Siemanko, z tej strony Metal Maniak i witam na kanale Metal Maniak. Jeżeli jesteś dekarzem i na co dzień montujesz orynowanie, powinieneś obejrzeć to wideo do końca. Porozmawiamy sobie bowiem na temat tego spryciarskiego oto urządzenia. Są to cążki z firmy Stubai. I choć wiem, że wielu z Was posiada już takowe urządzonko w torbie, to ciekawy jestem, czy wiecie, do czego zostało ono zaprojektowane. Jeśli wstęp Cię zainteresował, to zapraszam na króciutki seans. Zaciskacz rynynowy. To bohater dzisiejszego odcinka. Choć jest to narzędzie nazywane przez Was na rozmaite sposoby, palce, paznokcie, komornik, też takie słyszałem określenie, bardzo zabawne. Chyba dlatego, że jakbyśmy tu inwestora palec włożyli, jak nie chciałby płacić, to można go chyba bardzo dobrze i łatwo zgnieść. Nieważne. Generalnie bardzo wszechstronne narzędzie, jedno chyba z podstawowych, uwielbianych nie tylko przeze mnie. Nie wyobrażam sobie pracy już chyba bez tego narzędzia. No, multum funkcji, naprawdę. Przeginanie jest wąskie, można, ma dobre przełożenie, zagniatanie, podgięcia jakieś drobne po łukach i tak dalej. No super, super wszechstronne narzędzie, choć tak naprawdę chyba jego twórca nie wiedział, że na tak szeroką skalę będzie ono wykorzystywane. Na dzień dzisiejszy nie ma konkurencji, produkuje to tylko firma Stubai. Nie wiem, dlaczego nikt nie podjął się jeszcze próby kopiowania jego. Każde inne narzędzie już ma odpowiednik z innej firmy. To tak naprawdę pokaże, o co, do jakiej funkcji zostało ono zaprojektowane, bo chyba mało kto wykorzystuje to narzędzie w jego pierwotnym przeznaczeniu. A mianowicie, no jak sama nazwa wskazuje, zaciskacz rynnowy, więc będzie to jakaś akcja z rynną związana. I teraz generalnie służy to, bardzo jest to przydatne narzędzie podczas łączenia dwóch rynien. Łączenia no, bez złączki oczywiście, no bo łączenie na złączkę to takie bardziej, że tak powiem, amatorski sposób. Na łatwiznę pójście, złączki nie są szczelne, poza tym szybko tracą tą szczelność i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj nie film o złączkach, więc film o zaciskaczu rynnowym, więc do brzegu. Wygląda to tak, że kiedy kleimy jedną rynnę z drugą, czyli dajemy jedną w drugą, będziemy teraz wkładać zakład jakieś 8-10 cm, no i trzeba, żeby wsunąć jedną w drugą, trzeba odgiąć tył na jednej rynnie. Więc podegniemy sobie ten tył tutaj. O. Teraz jedna rynna wjeżdża w drugą. Tu oczywiście dajemy dwa paski kleju i wskakujemy z rynną. Akurat tak tutaj moja rynna fajnie wskoczyła, ale zawsze, jeżeli montujecie rynny i robicie to na co dzień, to wiecie, że problemem jest potem odgięcie tego tutaj, żeby to fajnie jakoś, o, żeby to jakoś fajnie doszło. I no, nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj no, jest taka przerwa, taka szczelina nieatrakcyjna i żeby się jej pozbyć właśnie, tadam, do tego służy właśnie to narzędzie. Jest specjalnie tutaj miejsce na wulstwę, czyli robimy coś takiego, dociskamy rynnę i teraz ona przylega całą płaszczyzną i o wiele łatwiej jest odgiąć ten tył tutaj. Jak i wiele innych ciekawych narzędzi znajdziesz w moim sklepie metalmaniak.shop. A teraz pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Metalmaniaka. Do zobaczenia!